czy łatwo jest wejść w taką grupę przypadkowych ludzi zebranych przez produkcję i których się wcześniej być może znało albo nie znało, może się kojarzyło albo się nie kojarzyło? Ja większości tych osób w ogóle nie znam. Nie znałam. Teraz już trochę znam. Z częścią miałam przyjemność nocować w jednym pokoju na przykład, więc to też powoduje, że jesteś w bliższej relacji, bo razem myjesz zęby o poranku. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest z innej bajki, reprezentuje inny świat, ma inne pasje, inny charakter, inne potrzeby w życiu, jest na innym etapie, mniej lub bardziej dojrzałym, ma inne cele i czasami inne IQ. No, są osoby, które się ze sobą od razu dogadują, są takie, które nie łapią w żaden sposób kontaktu i relacji. I tutaj to ma miejsce, bo ja mogę się przyznać, też mam kogoś, z kim nie spędzę uroczych weekendów ani wyjazdów, bo nie mamy o czym gadać.